Siema widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku na kanale, gdzie omówimy sobie pewną śmieszną dosyć rzecz, która się dzieje na rynku Steam od jakiejś chwili. Na samym początku jeszcze oczywiście SkinsMonkey, stron do wymieniania swoich skinów, oczywiście sponsor kanału. Pamiętajcie, że nie wliczają oni cen naklejek do cen skinów i można sobie takie crafty ciekawe powypłacać, takie jak widzicie u mnie. Czemu to się tak laguje? Bez sensu, ale zresztą widzicie, jak ja tu sobie powyciągałem bestię. Dobra, przechodzimy już do materiału, a dzisiaj o zawodnikach grających w zespole Imperial Esports, ponieważ zauważcie, co się wydarzyło na Falenie z 2022 roku. No, powiedziałbym, że złoty 95 za tę naklejkę to jest całkiem sporo, dokładnie tak samo jak 77 zł za hologram oto tego zawodnika. Zaczynają się kolejne jakieś wzrosty do 90 zł falen. Powiedzmy sobie, że ja jako osoba, która no bym tak powiedział, dosyć aktywnie uczestniczyła w inwestowaniu w niego, kiedy był dosyć tani. Nie narzekam na to wcale. Tym bardziej z perspektywy kupowania masy, ale to naprawdę masy naklejek Imperial. Podobnie zresztą Imperial. No tutaj złoty 42, co też jest powalone, i Imperial Holo za 100 zł. Także powiedzmy sobie, że te ceny Imperial są naprawdę potężne. Dodatkowo warto jeszcze według mnie dorzucić naklejkę Viniego, która w Goldzie w ogóle dzisiaj miała jakiś swój pik nieziemski na 300 zł, a kosztowała 350. Także to są kolejne jakieś rzeczy, które się dzieją. Złoty 39 za Viniego. 100 zł za hologram, także to jest naprawdę piękna rzecz. Szczerze raduje to moje serce bardzo i mam nadzieję, że nie tylko moje. Ciekawi mnie w ogóle, czy to tak samo działa z jakimiś Efeniksami, czy jest to tylko Vini i Fallen, bo gdyby to był Efeniks, to też. No dobra, też. Też. To jest po prostu piękne. Pamiętam, że chyba mam jeszcze w Goldzie tych Efeniksów właśnie, dlatego się na właśnie Gold patrzę, bo tych Efeniksów się kupowało po 40 zł, z tego co ja pamiętam. I się kupowało za jakieś 40, 50 zł, czy coś takiego. Dosłownie takie pieniądze się za to dawało. I to było coś na zasadzie, a będzie taki long term, kiedy patrzę na rzeczy w stylu papiery, i tak dalej, to są to kolejne kosmosy dla mnie. Można jeszcze zobaczyć Bolca. To jest ciekawie mnie, czy będzie to samo. I 57 zł. I tutaj widzicie, że cena jest jeszcze niższa. Także nie wiem, czy nawet nie można się w to jakoś zapakować, podobnie jak z Feniksem, ale też widzicie, że tendencja jest jaka jest. Bardzo interesującą sprawą jest Imperial, naprawdę, i bardzo się z tego powodu cieszę, że tak jakby zgamblowałem to. To jest gambling maksymalny, ale jakże bardzo udany. No cóż, mi się pozostaje tylko i wyłącznie z tego cieszyć, że w zasadzie to mówiłem o tym przez cały ten czas, w sensie o tym właśnie zagadnieniu z całym Imperial. I ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że to będzie leciało tak dalej jak leci. Wiadomo, dla mnie najważniejszy w tym wszystkim jest Vini i Fallen, bo tutaj powiedzmy sobie, że w każdej z tych naklejek poza glitterem jakieś swoje pieniądze mam, głównie w papierze, gdzie tych papierów naprawdę mam, no de facto. Przynajmniej mogę to od razu pokazać, a to ile ich jest wreszcie magazynów, to ja nawet nie wiem. No to jest po prostu kwestia, no to jest praktycznie magazyn cały, nie? Wyładowany tym, a to jest jakby tam kropla w morzu tego wszystkiego, co gdzieś się tu znajduje, także powiedzmy sobie, że całkiem nieźle mi się z nim udało. No cóż, mam nadzieję, że to się nie zatrzyma, że ta spirala dopiero rusza i będzie się nakręcała. I mamy rok bez Imperial, więc sam się zastanawiam, czy ja w ogóle przez ten rok będę chciał to sprzedawać, bo jeżeli oni się nagle by rozpadli, to może wtedy byłby taki dobry moment przez Falena, że on na przykład skończyłby karierę i tak dalej. Ale na ten moment po prostu, jak ja na to patrzę, to mówię, tu nie ma żadnych informacji jeszcze. Tu się nic nie dzieje. Tu nie ma powodu żadnego do takich wzrostów. To jakby to, co się dzieje teraz, to jest. Tak jakby stało się nic,
I to nic jest rozgrzebywane. Tu nie ma informacji. Ludzie to kupują tylko dlatego, bo informacja może być. Ale jeszcze, tak jakby osoby, które są podatne na hype, nie mają żadnego powodu do kupowania tego. Więc te zakupy, które są dzisiaj robione na Imperial, są na zaś. To jest popyt inwestycyjny, w tym momencie wywołany na Imperial. O tym jest film u mnie. Ale przynajmniej ja to tak oceniam. To moja ocena tego wszystkiego. Jeżeli to jest popyt konsumencki, to bardziej na falenie. Tam. Ja tylko pokazuję to, że to, co się dzieje teraz, to może być w ogóle jakiś efekt domina, który dopiero ruszy. Że to jest domino, które dopiero zacznie się przewracać. Ponieważ przez następny jeden rok będziemy mieli po prostu walenie tych naklejek na pełnej. A jeżeli leak się potwierdzi i w nowej operacji dostaniemy M4 A1S Gamma Doppler, to jak myślicie, jakie naklejki będą na niego najchętniej naklejane? Bo mnie się wydaje, że lekko mówiąc, jestem w stanie wytypować, które. Także jakby ja do tego podchodzę bardzo optymistycznie i mam tych naklejek, tak bym powiedział, bardzo, ale to bardzo dużo. Na ten obrazek swoją drogą też mi się całkiem przyjemnie patrzy. Bardzo, bardzo mi się przyjemnie na ten obrazek patrzy. Tak jeszcze abstrahując. I no powiedzmy sobie, że sam się zastanawiam jeszcze nad kilkoma kwestiami w tym temacie. Nawet bardziej bym powiedział od strony kupującego niżeli sprzedającego, ale tutaj już nie będę aż tak bardzo w to wchodził i nie będę insynuował żadnych rozwiązań, na przykład takich, że niektóre naklejki mogą być po dużych spadkach i wcale jeszcze nie odczuły jakiegoś hypu związanego z Imperial, a jadą tylko i wyłącznie na wydarzeniach związanych z własnymi eventami, ale to już jakby out. I coś chciałem jeszcze tutaj poruszyć, ale wydaje mi się, że to by było na tyle. A, wiem, co chciałem jeszcze poruszyć. To wspomnę. To jest też ciekawa akcja, która tu się wydarzyła. Ja to nie, w ten sposób. Ja to pokażę o tak, że mieliśmy na rynku Steam jakieś wielkie zbalkowanie Winiego. I powiedzmy sobie, że zrobiłem pod to pewnego rodzaju zakupy na dosyć dużą kwotę. Nie kupowałem tego winiego, ale gdzieś w innym segmencie rynku użyłem swoich pieniędzy tak, żeby potencjalny popyt na właśnie winiego wykorzystać jak najlepiej. I na razie jestem na tym stratny, zobaczymy po czasie, jak to wyjdzie. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i hej.